Dzień dobry. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogę Państwu z czystym sercem i prawdziwym zachwytem polecić nową książkę Anny Dudzińskiej Dubaj, miasto innych ludzi. Bardzo czekałam na ten reportaż. Niedużo mamy w ostatnich latach w ogóle reportaży polskich dziennikarzy o świecie, a z pewnością ta książka brzmi na tym tle jak prawdziwie czysta i zachwycająca nuta. Anna Dudzińska jest znakomitą reporterką radiową. Znamy ją z materiałów m.in. z Radia 357 i z raportu o stanie świata. I czuć w tej książce, że po pierwsze ma wspaniałe ucho i potrafi słuchać, a po drugie, że poświęciła pracę nad tą książką naprawdę dużo czasu. Miała czas, żeby wracać do swoich bohaterów, żeby sprawdzić, jak toczą się ich losy. A sama ta opowieść o Dubaju absolutnie odbiega od wszelkich stereotypów tego miejsca, jakie funkcjonują w popkulturze czy takich zwyczajnych skojarzeniach. To jest miasto fenomenalne, miejsce, które dopiero się wydarza i dopiero się staje i na naszych oczach od zaledwie 50 lat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wyrasta coś na kształt nowego, globalnego marzenia ludzkości. Czy to marzenie ma sens? Czy ono rani, czy częściej daje szczęście? Czym właściwie jest dla ludzi, którzy je współtworzą? Takich pytań poszukuje Dudzińska, rozmawiając z Polakami, którzy współtworzą to miasto, nie tylko tam żyją, ale na przykład piszą o nim bajki, spisują jego historię albo budują największy wieżowiec świata. Dudzińska dotarła także do bardzo ważnych Emiratczyków, co jest wyjątkowo trudne, bo ekspatom trudno się z nimi kontaktować, trudno ich otwierać, trudno rozłupywać pewne tajemnice i sekrety, które wokół Emiratów krążą i są właściwie przez twórców tego państwa podtrzymywane. Świetnie napisana historia nie tylko samego Dubaju, ale także Abu Dhabi, także Szardży. Świetne rozmowy, które naprawdę poruszają. I cóż, myślę, że jeden z absolutnie najlepszych polskich światowych reportaży ostatnich lat. Czytajcie koniecznie.